Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Xonis i witam was w pierwszym unboxingu na kanale. Tak jak zapowiadałem, będzie to unboxing paczki, która była aukcją, którą wygrałem na eBayu. Tak więc proszę państwa, tutaj już natnę, proszę uważać na ostre obiekty, proszę uważać, bo to krzywdę se można zrobić. Nie będę tego zbytnio przedłużał, bo tam w paczce jest na pewno parę fajnych rzeczy. Dodatkowo chciałbym tylko zaznaczyć, że z tej paczki będzie też coś dla was do wygrania. Rozdam to wam jedną rzecz z tego. Nie chcę się skaleczyć, dobra. Jest git. Tutaj potwierdzenie. Widzicie, limpsem co to jest. Potwierdzenie. Jest to na cel charytatywny, na hospicjum. Proszę państwa, ale to nie jest dla nas ważne. Pierwszą rzeczą, która się tutaj wybija pod łapę, to Baldur's Gate 2 Cienie Amn z płytą, nawet dwoma chyba. Jest to gra mojego dzieciństwa. Postanowiłem sobie, kurde, kupić kilka gier. Tak więc bardzo fajnie, oryginalny PC Winner 2001. Następnie mamy Morrowinda. Och, proszę państwa. Morrowind Game of the Year Edition, czyli kolejna klasyczna gra. Czy jest tutaj plakietka? O, jest i druga płyta z Baldur's Gate'a, super. Cienie Amn pomieszane są niestety tutaj. Nieładnie, proszę państwa, nieładnie. Schowajmy to porządnie, bo to się przyda. Następnie tutaj jest, proszę państwa, Neverwinter 2, dodatek do Neverwinter 2, Storm of Zephyr. W środku jest full, dobra, tutaj mamy pierwszego fulla, czyli jest książeczka. Pokażę wam klucza. Nie pokażę wam klucza. Chcieliby, ale bardzo fajnie. Za te gry dałem dość niewiele, więc jestem bardzo zadowolony. Tutaj mamy Maska Zdrajcy, czyli kolejny dodatek do Neverwinter. To jest też również Neverwinter 2. I tutaj również jest książeczka, w której mamy oczywiście kod na grę. Jakieś tam instrukcje obsługi. Neverwinter to była właśnie taka gra, która wyszła od gdzieś niedawno po Baldursie i Icewind Dale'ach. No i ona troszeczkę wykopała ten ich silnik. Następnie weźmy to. Tutaj jest, no proszę bardzo, to już jest Neverwinter Nights, ale pierwsza część. Jest to w takim cardboard boxie, możecie zauważyć, i jest to z dodatkiem przychodząca gra. Neverwinter Nights oraz Cienie Under, nie pamiętam co to się, jak to się nazywa. No tu niestety książeczkę ktoś zajebał, nieładnie. Tutaj książeczka jest, ale to nie ma znaczenia, bo bardzo mi zależało po prostu na tym, żeby mieć kolekcję Neverwinterów, na którą troszkę muszę ponarzekać, bo nie mam napędu, ale to i tak jest spoko sprawa, bo mam sobie dzięki temu fajną taką, jakby to powiedzieć, pamiątkę, czyli fajnie, fajnie. Następnie mamy grę, której nawet nie znam. Uj. Następnie mamy grę, której ja nawet nie znam, czyli Pool of Radiance. Nie wiem co to jest, nigdy w życiu w to nie grałem. Mam nadzieję, że u was to wszystko dobrze widać. Przepraszam, jeśli to jest źle nagrane, ale ta gra przychodzi w takiej płytce z książeczką, czyli to jest coś chyba na zasadzie RPGa starego. Tak mi się wydaje, ładne obrazki tutaj są natomiast. Czy jest tutaj, o, jest tu z tyłu pokazane jak to wygląda. Jest to coś na zasadzie chyba, odwrót to trzyma David. Xeonis debil trzyma to na odwrót. Jest to coś chyba coś na zasadzie D&D. O, ciekawe. Może sobie ogramy to na streamie. Kupię specjalnie napęd, żeby sobie ograć niektóre z tych gier, bo po co mam kupywać na Steam, skoro mam już tutaj, prawda? Bardzo fajne. Podoba mi się to. Ładne pudełeczko. No i zaraz będziemy przechodzić do main eventu. Natomiast tutaj jeszcze mamy, proszę państwa, dodatek do Baldur's Gate 2, mianowicie Tron Baala i Cienie Amn. To jest chyba duplikat nawet dostałem. I
Tu jest, o proszę państwa. To jest to. To jest kuźwa to. Miałem dokładnie taką samą płytę w Polsce, tylko że z Big Boxem, takim metalowym. I on miał takie wygrawerowane to logo tutaj, które możecie zobaczyć. Natomiast bardzo fajne pudełko. To jest chyba po prostu z dwójką plus cienie Amn. To spoko, spoko. Zobaczmy, co tam jeszcze mamy. Następną płytą jest po prostu Baldur's Gate 2 Thronvala. Czyli te po prostu gry są bez Big Boxa, ale są w takim... tutaj są nawet dwie książeczki. O kurde bele. Chyba nie uda mi się tego otworzyć. Tak bez uszkodzenia tego, a jednak się udało. Co to jest? Aha, po prostu dostałem znaczek pocztowy, jakby mi to było potrzebne do czegokolwiek. Jebać! No mamy tu książeczkę Thronvala. Kurde, dobrze wspominam to Baldur's Gate'a dwójkę. W szczególności dwójkę wspominam bardzo dobrze. I tu mamy reference card. Wszystko ładnie opisane. Dobra, spoko. Bardzo zadowolony jestem. Zaraz przejdziemy do main eventu, ale tu jeszcze mamy drugi Thronvala, proszę państwa. A dobra, rozdam wam Thronvala. A tu jeszcze jest jakimiś z tymi. Czyli tutaj jeszcze jest jakąś podpowiedzią do gry. O kurde bele, patrzcie na to. Tutaj jest jeszcze jakaś podpowiedź do gry, ktoś w to grał. Ale przyszła z oboma książeczkami, więc super. Więc oddam wam może jedną z tych kopii. Fajna sprawa, naprawdę. O, tu jakaś książeczka. O, tu jest książeczka z cieniem Amn. Wypadła po prostu. Ale super. I tu też jest... tu też jest jakiś poradnik, który jest nam niepotrzebny do niczego. Ale spoko, dostałem książeczkę koniec końców. Czy jeszcze coś tam jest? O Boże, tu jest jeszcze jeden wielki Big Box, ale chcę to zostawić na sam koniec. A tu są dwa wielkie Big Box, dobra. Proszę państwa, to na co holowałem, czyli Baldur's Gate 1. To jest pierwsza część Baldur's Gate'a. Definitive Edition, jest to z expansion packiem. Oraz to jest kolekcjonerska edycja. Niestety jest troszeczkę poobśrupywana tutaj po kątach, bo była używana, ale i tak bardzo fajną robotę robi. Zobaczmy, co mamy w środku. Natomiast mamy w środku piękny box z grą. Wow, kurwa mać. Przepraszam za przekleństwo, ale nie chcę uszkodzić tych płyt, bo one się jeszcze przydadzą. Piękny box. Miałem podobnego boxa z Baldur's Gate'em 1. Miałem bardzo podobnego boxa. To jest jeszcze z... opowieści z Wybrzeża Mieczy. Dodatek. Czyli główna podstawka plus opowieści z Wybrzeża Mieczy. Super, super fajna zabawa. No to jest coś, na co polowałem. Co tu jeszcze mamy w tym Baldur's Gate'cie? W Baldur's Gate'cie dostajemy full książkę. To jest super. Manual. Oh my god. To ja nigdy nie miałem aż takiej bogatej wersji Baldur's Gate'a 1. Ja miałem wersję Baldur's Gate'a 1 z kolekcji klasyki oraz w Big Boxie, ale ten Big Box był taki obśrupany, bo ja go dostałem od znajomego. I on nie miał tych sarąbistych, fajnych rzeczy w środku. Patrzcie na to. Cała mapka. Może ja to odsunę na razie, żeby spróbować złapać wam fokus na całą mapkę. Albo wiecie co? Patrzcie na to. To jest coś pięknego. Cała mapa jest piękna. Oh my god. To jest mapa nie całego Baldur's Gate. To jest... Kurde, nie wiem, które miasto to jest. Nie pamiętam, które to miasto. A nie, to jest Baldur's Gate. Czyli to jest to finalne miasto Baldura. Tutaj jeszcze mamy z tyłu, jak możecie zauważyć, całą mapę, całej krainy pierwszej części gry. Tutaj zaczynamy w Candlekeep. Następnie idziemy do Pomocnej Dłoni. O Boże, coś pięknego. Naprawdę jestem zadowolony z tego zakupu. I powiem wam, że udało mi się ją wyłapać za grosze na tym. Tutaj mamy szybką kartę referencji. To jest nam do dupy rozbić. To jest jakaś instrukcja, ale to jest mi niepotrzebne. Mamy tutaj jeszcze oczywiście książkę. Książeczkę mamy jeszcze jedną. Party Order. Roger. Mamy opisy skilli. Opisy wszystkich speli.
Zajebista sprawa. O, mamy nawet opis kuszy. Kusznika. Stoły, które pokazują nam jakieś ability source'y. Zarąbista sprawa, naprawdę. Ale jestem zadowolony z tej paczki. Co? To jest do wywalenia, bo to jest spoiler, proszę państwa. Nie chcemy spoilerów. Odnośnie jakichś itemów. I tutaj mamy ostatnią rzecz, której raczej nie uchwycę teraz, ale spróbuję. Przeodnieść mikrofon. Mamy tu... A to jest ze złej gry. To jest ze złej gry, więc musimy to przełożyć do drugiego pudełka. Bo ktoś tutaj popierdzielił sprawę. No ale dobra, można sobie schować to. Super sprawa, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podoba taki unboxing. Dajcie znać, jak kupię kamerkę i będę miał już wszystko, co mi potrzeba, to oczywiście zrobię to porządnie. Od razu może wschowajmy jeszcze do cieni Amn książeczkę. Ja tylko ją znajdę. Bo ja w sumie dostałem dwa razy tą samą płytę. Tylko że jedna jest z oboma dodatkami, a jedna jest pojedyncza. Tą z oboma dodatkami może wam oddam też. To zrobię wam większy giveaway niż myślałem, bo chciałem wam dać jedną grę, a tam mam chyba dwie nawet, wiecie? Bo mam kilka tutaj duplikatów. O! Teraz to jest tak, jak powinno być. Dobra, odłóżmy te wszystkie gry tam na bok. I teraz, proszę państwa, przechodzimy do głównej części. Do głównej części. Widzę, że to jest rozłożone, bo mamy tutaj, proszę państwa, Icewind Dale, pierwszą część. Mamy całą książkę, całego booka z opisem wszystkich NPC-ów. Mamy tutaj oczywiście poradniki jakieś, nie poradniki, jakieś opisy. To jest naprawdę grube książko. Nie wiem, jak to książysko. Gdzie jest ten poster, kurwa? Gdzieś powinien być poster, ale nie ma go chyba. Ktoś go musiał chyba wyrwać. Może to chodziło o to? Nie, no nie chodziło o to. Postera chyba nie ma. Może poster jest w pudełku. Wyjmijmy pudełko i tak się... O, już to jest ciężkie. Tak się prezentuje Icewind Dale, czyli... Proszę państwa... Oh my god, ale tu jest dużo rzeczy. Zobaczcie, jakie to jest ładne pudełko, nie? Superanckie. Dobra, już wiem, czemu to było osobno, bo to się nie mieści po prostu. To jest za dużo addonów w tej edycji. Mamy samą grę z expansion packiem, która się otwiera w ten sposób. Bardzo ładna. Tutaj mamy, to jest expansion pack, a tutaj mamy po prostu podstawkę. Jest tu też chyba manual, jeśli się nie mylę. Tak, to są manuale, czyli książeczki takie, które były zawsze dodawane do... Brakowało mi czegoś takiego, wiecie? Brakuje mi takich fizycznych kopii gier. Dobra, ja sobie to odstawię, bo ja widzę, że tu mam chyba to samo, taki sam addon. Natomiast mamy tutaj jeszcze... mapę Icewind Dale. Jednostronną na tym razem. Bardzo ładna. Fajna sprawa. Tutaj mamy reference cardy. Ktoś pomieszał mi w tej parce. No musicie wybaczyć, bo to było... Ogólnie to jest... Jestem bardzo zadowolony, bo dodatkowo te pieniądze idą nie do czyjejś kieszeni, a na hospicjum. Więc spoko. Tutaj mamy manuale, reference karty do Icewind Dale'a. Co to jest? O, tutaj nie ma nic. To... O, kurde, patrzcie na to! Czyżby to była druga mapa? Taka sama? Chyba tak. To jest druga taka sama mapa. W sumie, jak wam się taka mapa podoba, to dajcie znać w komentarzu, to wam jedną wyślę. Wylosuję kogoś, kto będzie chciał. O, tak to zrób. Więc jedna mapka może być wasza. W sumie. Bo mi bardziej zależy na pudełkach z grami. Tutaj mamy oczywiście, no to co w każdej tej, tutaj reference kartę. Tutaj mamy, manualne instrukcje. Bardzo ładne, bardzo ładne, ten, bardzo ładnie narysowane. To jest do dwójki. A nie mam dwójki. Może tam była jeszcze dwójka? No i mamy oczywiście mini hand guide, czyli poradnik. Jakiś mini poradnik. Super sprawa. Ej, nie, no, zarąbiste. A, tu jest poster reklamujący, proszę państwa, Baldur's Gate 2. Widać, że to było kupowane przed wyjściem Baldura. Te kolekcjonerki, one miały właśnie w sobie to, coś takiego, że bardzo często właśnie w takich dużych boksach, jak ten z Icewind Dale'a czy z Baldur's Gate'a, jeśli wychodziła druga gra, to bardzo często ją promowali właśnie takim posterem.
I tutaj macie, o, proszę bardzo, patrzcie. Był Fallout 1, był 2, Baldury, Planescape Torment. Chciałem tą grę ogarnąć, ale niestety muszę przyznać się wam. Planescape Torment, ktoś mnie przebił na becie i przebił mnie o srogie 3000 zł w przeliczeniu. Ja już nie miałem jak się o to walczyć, ja już nawet nie miałem chęci o to walczyć. No i tu mamy jeszcze jedną reference kartę. Więc tak, to sobie oczywiście zatrzymam, bo to jest kolekcjonerskie. No nie wiem skąd to jest, może my mieliśmy dzisiaj Swindale'a dwójkę? Dobra, tak czy siak, jeśli chcecie, to jedna z tych map może być wasza. Dajcie tylko znać w komentarzu, a ja się do was odezwę. Czy to ma dwójkę w sobie też? Nie, to raczej nie ma, to jedynka. Jeszcze stare logo Ubisoft, oh my god. Wy to widzicie? Stare logo Ubi. Oh Jesus. Dajcie znać, czy graliście w tą grę. Jeśli tak, to powiedzcie, czy fajna, czy nie. Oczywiście mamy tego Baldura dwójeczkę. Tutaj to... Albo coś w tym stylu. No nie, jeśli podobają wam się takie unboxingi, to dajcie znać, a ja postaram się takie unboxingi zrobić jeszcze niedługo może. Zależy jak finanse pozwolą, zależy czy uda mi się wygrać jakąś fajną aukcję, bo nie ma sensu kupywać jakichś byle jakich gier. I to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się podobało, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. No i co? To tyle z mojej strony. Trzymajcie się, hej hej!